Czekają najważniejsze w sezonie konkursy skoków. Puchar Świata w Zakopanem rozpoczyna się jutro. Udział potwierdziło 15 ekip. Na Wielkiej Krokwi, podobnie jak w ostatnich dniach, ciężka praca od samego rana. Skocznia jest w tej chwili przygotowana, jest techniczny delegat, już był na skoczni i praktycznie rzecz biorąc po południu skocznia będzie uruchomiona i będą pierwsze skoki. Przyjazd do Zakopanego potwierdzili najlepsi. Nie będzie tylko Japończyków oraz Björna Einara Rumorena. Skoczkowie meldowali się w hotelu, a później na Wielkiej Krokwi, tak jak polska kadra. Ja myślę, że dobry trening. Skocznia dobrze przygotowana. Myślę, że skoki ok. No, zobaczymy. Znamy tę skocznię bardzo dobrze. Kibice są za nami, wspierają nas. I to są nasze atuty. Będzie to pierwszy zakopiański konkurs bez Adama Małysza, który dzisiaj wrócił z rajdu Dakar. Pojawiły się pogłoski, że ponoć będzie na Wielkiej Krokwi, że będzie wręczać nagrody, a może nawet skoczy. Nikt ze mną tego nie uzgadniał. Na pewno jakbym chciał pojechać do Zakopanego, to pojechałbym bardzo prywatnie i tylko żeby spotkać się z kolegami, oglądać sobie konkurs. A ten pierwszy już w piątek.